Witam wszystkich na konferencji przed meczem z Garbarnią Kraków. Mecz w niedzielę o godzinie 18. Dzisiaj pozwoliłem sobie zaprosić dwóch moich golkiperów. Piotr Manasia. Dzień serdecznie. I Łukasz Skowron. Dzień dobry. Co do meczu. Pierwszy mecz zawsze to jest jedna wielka niewiadoma. Ani przeciwnik nie wie, jak my gramy, ani my tak naprawdę nie wiemy, jak oni grają. W Garbarni zawsze spore zmiany, tak samo pracujemy nad swoim pomysłem, nad swoim graniem, a Garbarnia to jest solidny zespół drugoligowy. Gra już dwa lata w drugiej lidze, więc jest to grany. Natomiast tak jak powiedziałem, zaszły tam znaczące zmiany. Część zawodników odeszła, a w ostatnim czasie część zawodników przyszła, więc te pierwsze mecze to zawsze takie jest badanie siebie i dlatego wiele o Garbarni nie powiem. Wolę mówić o swoim zespole. Okres przygotowawczy zakończył się w zeszłym tygodniu. W tym tygodniu już jest bezpośrednie przygotowanie do meczu z Garbarnią. Jedno tylko, z czego trzeba się cieszyć, to, że udało nam się skompletować moim zdaniem dobrą drużynę. Wierzę w moich piłkarzy, wierzę, że podjąłem dobre decyzje. Kadra może nie jest liczna, ale jednak tych piłkarzy, których udało się i zatrzymać, i tych, których udało się pozyskać, uważam, że są wartościowi piłkarze i przede wszystkim wartościowi ludzie, na których wiem, że mogę liczyć i z całych sił będę im pomagał, żebyśmy wspólnie grali jak najlepszy futbol i żeby zawodnicy cieszyli się tym, że są w Radomiaku i że grają w tej drużynie. Szkoda tylko, że tak późno, bo dopiero w zeszłym tygodniu udało się skompletować, powiedzmy, tą drużynę, która jest teraz. Zagraliśmy tylko jeden sparing, ale myślę, że to nam nie przeszkodzi, żeby grać dobrze w piłkę. Oczywiście potrzebujemy trochę czasu i o to będę na pewno apelował, żeby dać nam ten czas, nie oceniać nas po dwóch czy trzech kolejkach, tylko dopiero najwcześniej po rundzie jesiennej. Nie ma cudotwórców, ja też nie jestem. Nie da się zbudować drużyny w trzy tygodnie czy w dwa tygodnie i osiągać od razu sukcesy. Liczę na to, że mimo tych przeciwności, które były w okresie przygotowawczym, uda nam się dobrze grać i ten początek też będzie dla nas dobry. Natomiast to dopiero pokaże ligę, jak będzie. I tylko mówię, cierpliwość, praca i myślę, że odpłacimy się dobrą grą. Generalnie teraz szukujemy się na meczu z Garbarnią. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że jesteśmy dobrze przygotowani. Generalnie nasz skład, tak jak trener mówił, zbudowaliśmy go niedawno, więc potrzebujemy czasu na to, żeby to wszystko funkcjonowało tak, jak ma funkcjonować. Ale mam nadzieję, że tak mówię, wszystkie trybiki będą dobrze ze sobą współgrały i osiągniemy dobry rezultat w Krakowie. Od siebie dodam, że mam w tej drużynie naszej dużo takich mocnych osobowości. Myślę, że to nam pomoże w tym trudnym początku, ponieważ tak jak Piotr przed chwilą powiedział, nie mieliśmy dużo czasu, żeby się zgrać w tym ostatecznym składzie na ligę, ale myślę, że dzięki tym naszym charakterom damy radę i od pierwszego meczu już będziemy grali o 3 punkty. Pamiętam, że wiemy, jaki sezon jest dla Radomiaka. Możemy nie dogonić wiosną tego, co byśmy chcieli mieć, czyli nadal drugą ligę. Możemy po prostu nie dogonić, stracąc za dużo punktów. Chyba trener ma świadomość, jaki przed nami trudny sezon przed trenerem. Jest trudny sezon. Każdy sezon jest trudny, ten jest wyjątkowy, ale to nie znaczy, że chodzi o taką cierpliwość, żeby nie krytykować od razu po jednym czy drugim meczu, na przykład niewygranym, po nim już samej porażce, tylko remisie, żeby nie chodzić i nie krytykować i mówić, że jest źle przygotowana drużyna, czy źle gra, czy zawodnicy do wymiany, czy trener do wymiany, tylko po prostu chodzi o to, żeby dać czas. Natomiast też w drugą stronę, że jeśli zdarzy się tak, że wygramy na przykład 2-3 mecze na początek,
to też, żeby nie popadać w chóra optymizm, że my już jesteśmy Barceloną, która wygra 20 meczów z rzędu. Każdy by tego chciał, bo wszyscy kibicujemy Radomiakowi i tak samo ja jako trener też chciałbym wygrywać mecz za meczem, ale też jednak trzeba być realistą, trzeba patrzeć na to, że nie mieliśmy obozu, że drużyna została w ostatniej chwili skompletowana i mówię, ten początek jest naprawdę jedną wielką niewiadomą. Liczę na to, że będzie dobry, bo początek jest ważny, ale tak samo i środek i końcówka tej rundy jest ważna. Co do dogonienia na wiosnę. Poczekajmy dlatego do końca jesieni i zobaczmy, jakie będzie miejsce. My nie ukrywamy, że naszym celem jest dobra gra, skupianie się na kolejnym meczu, ale też walka o nową drugą ligę, która, tak jak Pan powiedział, no będzie bardzo ciężka, ale Łukasz powiedział, mamy charakternych ludzi i liczę na to, że z charakternym trenerem też osiągniemy sukces. Trenerze, obserwując treningi i sobotni mecz w Łęcznej, czy wiem, są dwie niewiadome, według mnie w tym zespole, jeżeli chodzi o pierwszy skład. Czy trener podziela to zdanie, czy się zgadza, czy się nie zgadza? Tak, są trzy niewiadome. Pierwsza niewiadoma to dwie osoby, które siedzą tutaj obok mnie, bramkarze. Cały czas myślę, obaj dają mi powody do tego, żeby na nich postawić. Wolę mieć taki ból głowy i wybierać z dwóch dobrych bramkarzy, niż mieć wybór z dwójki przeciętnych bramkarzy. Więc to jest pozytywny ból głowy. Drugi ból głowy to jest środek obrony. Mogę dzisiaj powiedzieć, że wybieram między Danielem Ciachem a Rafałem Kalinowskim i też myślę, że dopiero w sobotę podejmę decyzję. Daniel grał z nami, byłem z niego zadowolony. Natomiast miał ostatnio kontuzję, dopiero wszedł w trening. Może nie kontuzję, bo to był uraz, może tygodniowy. Rafał na środku obrony w ostatnim meczu wyglądał pozytywnie, tylko właśnie jest jeden drobny minus, że na razie z Maciejem Wichtowskim w sumie grali raz i w sumie Daniel nawet z nim nie grał, więc to będzie decyzja taka, że na kogokolwiek nie postawię, to po prostu ufam tej osobie, że zagra dobre zawody i będzie w pełni i ta osoba zadowolona ze swojego występu i myślę, że my wszyscy. Tylko ostatnia niewiadoma to jest tak, że w linii napadu jest Leandro i jest Cichos i też między tą dwójką będę wybierał. W sobotę podejmę decyzję. Wczoraj z Krymanek jest 20 zawodników. Maciej nie zagra, czyli 19-1 odpada z kadry. Na kogo trener będzie się... Kogo trener nie weźmie do Krakowa z tej 19? No jednej osoby, mogę to dzisiaj powiedzieć, że jednej osoby z trójki młodzieżowców, Gil, Szewczyk, Puton. Ponieważ musi być dwójka młodzieżowców, nie będzie Bojka, więc będzie dwójka tych podstawowych, czyli Radecki i Wyszewski, a później dwójka z tej trójki, która to Pan wymienił. Kto będzie kapitanem? Czy mówię jeszcze przy decyzji? Też jeszcze to jest nie wiadomo. Też mamy to wszystko dzisiaj wybrać, ale no też, jeszcze nie wiadomo. Mogę od Ciebie dodać, dzisiaj przed treningiem chciałbym zrobić demokratyczne wybory, nie chciałbym narzucać, że ta i ta osoba ma być kapitanem. Chciałbym, żeby zawodnicy między sobą wybrali osobę, takiego przywódcę, który będzie ich jakby wspierał na boisku i zrobimy po prostu normalne głosowanie. Osoba, która otrzyma najwięcej głosów, będzie kapitanem, druga osoba będzie zastępcą, także dziś przed treningiem już będzie wiadomo. I także wybór do Rady Drużyny i to nastąpi dzisiaj. Do każdego Ciebie pytanie. Piękne chwile przeżyłeś, wiadomo jak awansując do drugiej ligi, wróciłeś. Wiem, że Twoja wola, Twoje zaangażowanie, Twoje umiejętności na pewno nam pomogą. Czy chciałbyś jeszcze raz takie chwile fajne przeżyć, awansując klasę wyżej? Na pewno to jest awans z jakiejkolwiek klasy rozgrywkowej do wyższej, to marzenie każdego piłkarza, każdy by chciał uczestniczyć w takim sukcesie. Nie chcę teraz deklarować, że to się stanie w tym sezonie, ponieważ skupmy się teraz na udanym początku, skupmy się na tej rundzie, dopiero w zimę będziemy mówić, wykrystalizuje się ten cel na
na ten sezon i wtedy dopiero będziemy składać jakieś deklaracje. Także myślę, że tutaj początek sezonu, ta runda będzie przełomowa. Dziękujemy. Pierwsza konferencja za nami w tej rundzie. Zapraszamy w przyszłym tygodniu przed meczem u siebie z Suwałkami. Do zobaczenia.